będzie można powiedzieć, że jesteś 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na sali balowej hotelu Hilton coraz więcej tych czerwonych czapek z baseballowych z napisem Make America Great Again. Co chwilę Trump, czyli wezwania do kandydata republikanów, jeszcze kandydata republikanów na prezydenta. Co się dzieje w jego tym ścisłym sztabie w Trump Tower, tego nie wiemy. Czy tam już przygotowuje swoje przemówienie, czy zaczyna przemyśliwać, co się dalej będzie działo i w jaki sposób ma właśnie wygłosić te pierwsze słowa do Amerykanów i do zgromadzonych tutaj ludzi. No, to są pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Znaje tylko Donald Trump, który cały czas wszystko trzyma w jakby, no, w takiej, bym powiedział, w cieniu. Nikt jeszcze nic nie wie, scena jest pusta, mównica ustawiona, Trump, Pence, wielki plakat na froncie, mikrofony, a w tle flagi, duże flagi amerykańskie, które też budują taką atmosferę właśnie tej wielkiej Ameryki i wielkiego przywódcy, który ma stanąć i coś ogłosić. Cały czas czekamy na rozwój wydarzeń, cały czas czekamy pewnie, jak sytuacja będzie bardziej stabilna i będzie można powiedzieć już coś, co będzie miało szansę się utrzymać. A mówię o wynikach wyborów, wtedy mam wrażenie, że zobaczymy tu najważniejsze postaci nie całej partii republikańskiej, bo ta jest podzielona w stosunku do Donalda Trumpa, ale tych republikanów, którzy poparli właśnie Donalda Trumpa w tym wyścigu do Białego Domu. Myślę, że będzie Rudolph Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku, który mocno walczył na wszelakich antenach telewizyjnych i radiowych o to, by Donald Trump był tym kandydatem, który cieszy się poważaniem i był, i żeby Donald Trump miał tą siłę przebicia, bardzo mocno go wspierał. Także zobaczymy, kto jeszcze tu będzie. Cały czas czekamy i liczymy głosy, patrząc na monitory, tak jak ci ludzie, którzy tutaj zgromadzeni w wieczorowych strojach, większość z nich w garniturach i w tych czapkach z tym sloganem, który prowadził Donalda Trumpa przez tą kampanię wyborczą Make America Great Again. I prosto ze sztabu Donalda Trumpa mówił Michał Rzekowski. Nieraz się jeszcze pewnie usłyszymy. Bardzo dziękuję. Zatem jakie rozstrzygnięcia na horyzoncie widać, profesor Bogdan Szklarski? Na horyzoncie jest czerwono. To jest możliwe, że to się jeszcze w jakikolwiek sposób odwróci? To już jest chyba niemożliwe. Nie podejrzewam, nie widzę tego. Widzę tendencje, jeszcze nawet obserwujemy, że stany, w których Hillary Clinton wprowadziła lekko Pensylwania na przykład, już się znowu zbliżają te wyniki do siebie. Wyraźnie od początku dnia jest równa tendencja w każdym stanie, który miał być chybotliwy, zmienny, niepewny na rzecz Trumpa, a w tych stanach, gdzie Hillary Clinton miała lekką przewagę, tam jej nie utrzymała, więc... Znaczy, wydaje mi się, że już jest po sprawie w tej chwili i no, to zresztą czuć w tych relacjach z obozów, prawda? To nawet słychać w tle, gdzie jest radość, a gdzie jest smutek. Tak, i tak już jest od 2 godzin mniej więcej, bo ludzie, którzy tam siedzą, to czują politykę, wiedzą, rozumieją noc wyborczą i dynamikę emocji też czują. Także... Jest inny świat już. Musimy się zacząć do tego przygotowywać i mnie jest szkoda Ameryki z tego względu, że wydaje mi się, że zwycięstwo Trumpa przesuwa Amerykę ze 20 lat wstecz, jeśli chodzi o relacje rasowe, relacje między mniejszościami, sytuacje kobiet i po prostu on uprawomocnił głosy wsteczne. Uprawomocnił swoim doskonałym wynikiem, nawet jak nie wygra, to, ale wygra, to widać, to ośmieli tych, którzy nie chcą poprawności politycznej, i to można zrozumieć, ale tych, którzy przyzwoitości politycznej też nie chcą i też będą ośmieleni. Redaktor Tomasz Deptuła, dopiero Trumpa poznamy po tym przemówieniu, które wygłosi jako prezydent elekt, jeśli oczywiście te wszystkie wyniki, ale wszystko na to wskazuje, się potwierdzą, bo w kampanii widzieliśmy Trumpa
różnego w sensie poglądów, no stałego w sensie osobowości oczywiście, ale tego prawdziwego Trumpa poznamy dopiero, kiedy wystąpi. Moim zdaniem Trumpa będziemy poznawać przez najbliższe kilka lat, ponieważ Trumpa tak naprawdę nikt nie zna, jeżeli chodzi o... jest to celebryta na pewno, jest to miliarder, który wielokrotnie zmieniał swoje poglądy, wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jest głównie zainteresowany samym sobą. To właściwie jest jedyna rzecz, którą można powiedzieć o Donaldzie Trumpie. Ja miałem okazję tego Donalda Trumpa obserwować właściwie od początku lat 90. Nawet kilkakrotnie się z nim zetknąłem osobiście, ponieważ walki na przykład Andrzeja Gołoty odbywały się w kasynach Donalda Trumpa i tam się tam bardzo lubił pokazywać, ściskać ręce z widzami, z gwiazdami sportu. Potem Trump prowadził przez wiele, wiele lat jeden z najbardziej popularniejszych programów telewizyjnych, Apprentice. I dzięki właściwie... występował w roli mentora. Dokładnie, no, tak. I mentora, dzięki właściwie... takiego ładnie powiedziane. Dokładnie. Tak. Gdyby nie ten talk show, gdyby nie ten program, to on nie zostałby prezydentem z całą pewnością. Czyli jak dobrze, rozumiem, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, nie możemy przywiązywać się do tego wizerunku, jaki stworzył w trakcie kampanii? Nie, nie, do wizerunku, jeżeli... przez wizerunek rozumiemy styl postępowania, sposób myślenia, przeskakiwanie z tematu na temat, nieumiejętność utrzymania uwagi, poświęcania uwagi jednemu tematowi przez dłuższy czas, tylko szukanie nowego punktu spornego, bo w sporze, w walce on się czuje bardzo dobrze. Znaczy, to nie są cechy przydatne przy rządzeniu. I tyle, że no, ta nadzieja, która zawsze w nas jest po kampanii wyborczej, jest taka, że teraz pokaże się inny polityk, łagodniejszy. Dotyczy to Trumpa tak jak i każdego to w ogóle jest innego, tak w kampanii, bo to jest inna sytuacja. Gdzie się w kierunku centrum, im bliżej wyborów w kampanii, prawda? Tak było zwykle. Tak było, że... No i tak też widać z wyników wyborczych, bo poparcie dla Trumpa to nie jest niszowe poparcie. Nie mamy 50, czy będzie to powiedzmy 70 milionów niszowych wyborców. To jest mainstream, tylko ten mainstream musimy przedefiniować. Musimy zastanowić się, co to znaczy i jaka jest Ameryka, jakie jest społeczeństwo amerykańskie. I to dla socjologów będzie używanie teraz. Trump zresztą ugrzeczniał się podczas kampanii, to bardzo wyraźnie. No, ten początek jego kampanii był z punktu widzenia takiego politycznego PR-u fatalny. On jednak obraził kobiety, on obraził... Ale wygrywa. No właśnie, to jest ten fenomen. On obraził, nie głosują na niego, ale nie głosują gremialnie na Hillary. I ten fenomen... Obraził Latynosów, a Latynosów właśnie w tej chwili bez poparcia około 40% Latynosów nie można wygrać wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I to jest ciekawe, że on wygrywa pomimo tego. I ten fenomen na pewno powróci w naszej rozmowie. Będziemy mieli jeszcze trochę czasu. Na zegarach 16 minut po 6 przed nami wiadomości. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topolinski, 270. Tyle głosów elektorskich musi zdobyć kandydat w wyborach w Stanach Zjednoczonych, by zostać nowym prezydentem kraju. W tym momencie bliżej Białego Domu jest kandydat Republikanów Donald Trump. Jak podał przed chwilą Fox News, Trump ma 254 głosy, Clinton 209 głosów elektorskich. Jedna osoba zginęła, 3 zostały ranne w strzelaninie w mieście Azusa w stanie Kalifornia. Do incydentu doszło w nocy niedaleko lokalu wyborczego. Na azjatyckich giełdach wyraźne spadki cen akcji. Japoński indeks Nikkei poszedł w dół o 5%, chiński Hang Seng o 3,5%, australijski ASX 200 o niecałe 200%. Zdaniem części komentatorów, spadków cen akcji można spodziewać się na dzisiejszym otwarciu rynków w Europie. Let's be stronger together, my fellow Americans. America great again. God bless you and good night. He is not qualified to be president of the United States. He's got experience, but it's bad experience. USA! USA! USA!
15 minut po godzinie 6 słyszeliśmy kilka minut temu pączkującą radość w sztabie Donalda Trumpa. Sprawdźmy, jak jest w sztabie Hillary Clinton. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Pełna emocji noc. Co teraz dzieje się w sztabie demokratki? Najkrócej można powiedzieć nic, ale i to nic jest bardzo, bardzo wymowne. To miała być noc świętowania, to miała być noc, kiedy w czasie której wszyscy będą właśnie tutaj zgromadzeni w Jacob Javits Center patrzeć, jak Hillary Clinton symbolicznie przebija ten szklany sufit, o którym mówiła w 2008 roku, ale widać, stało się inaczej. Donald Trump jeszcze nie jest prezydentem, to znaczy nie jest prezydentem elektem, bo jeszcze nie zdobył tych 270 głosów elektorskich, ale jak popatrzymy na tą mapę, no to jest to już niemal pewne. To znaczy, nawet jeśli Hillary Clinton wygra Pensylwanię, to nie będzie miała tylu głosów elektorskich, ile będzie potrzebować do zwycięstwa. To zwycięstwo Donalda Trumpa, które jeszcze nie zostało ogłoszone, ale już jest prawie pewne, jest zwycięstwem o włos. Stąd widzimy, że część osób, która była w Jacob Javits Center, już tutaj jej nie ma. To znaczy te szeregi rzeczywiście tych ponad 1000 osób zaproszonych gości tutaj jeszcze się może nie przerzedzają, ale tych miejsc jest coraz mniej, coraz mniej jest osób, coraz więcej jest wolnego miejsca. O tak właśnie należałoby to powiedzieć. Ta scena, która tutaj została ustawiona, która była sceną, gdzie mieli wystąpić artyści, gdzie mieli wystąpić najważniejsi amerykańscy politycy, w zasadzie przez większość czasu jest pustą sceną. Tu się za bardzo nic nie dzieje. W zasadzie to, co słychać, to jest tylko transmisja z telewizji CNN, z telewizji Fox News, czasami z NBC, ale wszystkie telewizje pokazują to samo, to znaczy pokazują przegraną Hillary Clinton. Ludzie zamarli. W zasadzie nawet widziałem parę osób, które wręcz płakały tutaj. Nie dzieje się nic, jest kompletna cisza, jeśli chodzi o reakcję ludzi, którzy jeszcze niedawno byli, mieli być tak naprawdę no, w jakiś sposób dopingowani przez ludzi, przez te osoby, które jeszcze się pojawiały na scenie. Jeszcze były półtorej godziny temu okrzyki zachęcające właśnie do tego, żeby wesprzeć Hillary Clinton. Teraz nie ma nawet już tego. I teraz prawdopodobnie jedynym wydarzeniem, jakie nas tutaj czeka, to jest przyjazd Hillary Clinton i wygłoszenie mowy przegranej w amerykańskich wyborach prezydenckich. Tyle Wojciech Cegielski prosto ze sztabu Hillary Clintona. Ja przypomnę, w studio profesor Bogdan Szklarski, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor Tomasz Deptuła, wieloletni korespondent polskich mediów w Stanach Zjednoczonych. To przyjrzyjmy się teraz przez moment, chyba ostatni już w takiej sytuacji, Hillary Clinton. Amerykanie lubią powtarzać, często się tam słyszy, że everybody is a winner, wszyscy są zwycięzcami, ale nie w polityce. Tutaj przegranych nie ma. Koniec Hillary Clinton. To w oczywisty sposób kandydat. Zresztą to nie tylko, że Hillary Clinton, tylko w amerykańskich wyborach przegrywający kandydaci nie wracają. To ostatni taki, który wrócił, to był Richard Nixon w 68 roku, ale to były szczególne okoliczności, a wcześniej Adlai Stevenson 52, przegrał, 56 wraca, przegrywa jeszcze raz. Nie ma, polityk się zużywa i partia będzie szukać nowej postaci. Wyborcy będą stawiać na kogoś nowego. A poza tym, no, nieładnie wypominać kobiecie wiek, ale Hillary Clinton przekroczyła już wiek wyborczy za 4 lata i on dla niej nie ma już powrotu. Piszemy wspomnienia, mówimy o tym, jak to walczy. No, walczyliśmy dla Ameryki, kobiet, mniejszości i tak dalej, zbieramy ujawniamy pieniądze z fundacji. Małą tajemnicę na przykład. Nie ma, no, tyle lat na świeczniku już nie ma tajemnic. Hillary Clinton jest przeszłością od jutra rano. Redaktor Tomasz Deptuła. Myślę, że to jest koniec kariery Hillary Clinton i tak jak pan profesor powiedział, no, w polityce nie ma miejsca dla przegranych, a Hillary Clinton jest podwójnie przegrana, dlatego że trzeba pamiętać, że 8 lat temu przegrała właściwie na własne życzenie prawybory z Barackiem Obamą. Wtedy prowadziła słabą kampanię. Prowadziła bardzo słabą kampanię, zapłaciła za arogancję polityczną bardzo, bardzo dużą cenę.
swoje pamiętniki tak naprawdę już napisała, bo napisała książkę o tym, jak była sekretarzem stanu i wszystkie możliwe książki o swoim małżeństwie i o tym, jak była pierwszą damą i o swojej filozofii politycznej i tak Evely, czy tą książkę, która była swego czasu takim jej manifestem politycznym. To mogłaby już chyba tylko opublikować słynne maile. Myślę, że to jest też koniec, przynajmniej na dobre kilka lat, koniec również tych dynastii politycznych, które mieliśmy. Znaczy, trochę sobie trudno wyobrazić, żeby kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych miał na nazwisko albo Bush, albo Clinton. Tym bardziej, że jeżeli Donald Trump wygra... Jeb Bush jeszcze jest. Ale jeżeli Donald Trump wygra wybory i będzie miał w miarę udaną prezydenturę, no to za 4 lata będzie się starał o reelekcję, czyli to odsuwa ambicje Jeba Busha o co najmniej 8 lat. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby partia... nie nominowała swojego kandydata. Ostatnim razem, gdy miał trudność, to był prezydent Ford w 76 roku. Ale on nie był wybrany. I Carter u demokratów w 80. Ale on nigdy nie był wybrany, on nawet nigdy nie był na tak zwanym balocie wyborczym, czyli nie był został prezydentem jako wiceprezydent. Tak, ale nawet jako wiceprezydent nie kandydował na wiceprezydenta, ponieważ w międzyczasie Nixon mianował zupełnie kogoś innego i... Znaczy mianował na miejsce Spiro Agnew, który musiał ze względu na afery korupcyjne z czasów wcześniejszych zrezygnować. Ale zostawmy na chwilę przeszłość, spójrzmy na przyszłość. Skoro mówimy o Hillary Clinton, to przyszłość demokratów. Te wybory też pokazują, że demokraci przegrywają w tych innych głosowaniach. Znaczy, Izby reprezentantów, jeśli chodzi o wybory gubernatorów, w Senacie ta różnica... nie wygrają. Wygląda, że nie wygrają tego. Przegrają minimalnie, ale jednak przegrają. No bo to jest... To jest właśnie ten sygnał, o którym tutaj mówiliśmy. To nie jest tylko Trump jako osoba, tylko to jest pewien sygnał pewnej fali niechęci, która... Ta niechęć zawsze towarzyszyła amerykańskiej polityce, ale po raz pierwszy mamy kandydata jednej z dwóch głównych partii, który niesie te hasła. Bo zawsze one były niesione przez kandydata trzeciej partii. To był ten ktoś, kto z zewnątrz był tym antyestablishmentowym kandydatem. Nawet mógł być nim bogaty biznesmen, jak Ross Perot w 92 roku, ale zero głosów elektorskich, 19 głosów poparcia. Zresztą to była 19% strasznie dziwna, tak, 19%. To była bardzo dziwna kampania, to w ogóle jest szkoda o tym mówić. I to po raz pierwszy się zdarzyło, że ten antyestablishmentowy głos przechwycił partię, jedną z partii establishmentu, i co więcej, ten kandydat wygrał. Także to jest powód, dla którego nie można tak bardzo łatwo Trumpa zdezawuować, bo jakaś nowa jakość się pojawiła. Poza tym w demokratycznej partii też zauważyliśmy, że Hillary Clinton, tu pan redaktor słusznie mówił, że przegrała właściwie na własne życzenie z Barackiem Obamą i niczego się nie nauczyła z tej porażki, bo Barack Obama w jakimś tam sensie był Trumpem. Oczywiście nie, że był populistą, tylko też był nieznany. Wcześniej miał 3% poparcia i w ogóle nikt nie traktował go jako poważnego kandydata. Ja bym tu nie przekreślał partii demokratycznej w przyszłości. Ale będzie musiała przejść jakąś zmianę pokoleniową. Ale obie partie. Pan profesor tu wspomniał chyba w poprzedniej godzinie programu o demografii. Jest coś takiego jak tendencje demograficzne w Stanach Zjednoczonych, które bardzo wyraźnie będą faworyzować w przyszłości demokratów. Jest coraz albo więcej... te partie, które będą umiały dotrzeć do tych wyborców. No i to są latynosi, o których pan wspomniał między innymi, prawda? Oczywiście Afroamerykanie, ale przede wszystkim latynosi, bo to jest najszybciej rosnąca w liczbę grupa mniejszości. Dlatego między innymi na południu, gdzie z reguły republikanie mają lepsze wyniki. Pierwszym przejawem tej tendencji był Bernie Sanders. I prędzej czy później ten trend się jakoś przebije do partii demokratycznej i w tym kierunku myślę, że partia demokratyczna właśnie będzie ewoluować. To jest bardzo tylko ciekawy okres. To musiał być taki Sanders, ale młodszy po prostu. Wiek nie przeszkodził ludziom. To nie chodzi o wiek, to raczej chodzi o możliwość mobilizacji tego najbardziej dynamicznego elektoratu właśnie lewicowego, młodego, dosyć radykalnego. Tutaj Sanders był bardzo, bardzo blisko. Ja myślę, że demokraci zagrali zbyt tradycyjną grę polityczną. Stwierdzili, że najważniejszym hasłem dla kandydata naszej partii jest wybieralność. Kto jest wybieralny?
Lewicowy otwarcie Sanders, który nie stroni od nazywania się socjalistą, co w Stanach Zjednoczonych jest obelgą, nie ma szansy. Często. Było. Nie ma szansy. W związku z czym musimy zrobić wszystko i widzimy to po mailach, które Podesta i inni słali, żeby tak tylko, żeby jakby podciąć skrzydła Sandersowi, żeby nie zdobył nominacji, do której wcale nie był tak daleko. Republikanie nie mieli kandydata, który mógłby się przeciwstawić Trumpowi. Trump wbrew partii, jako niewybieralny, wygrał nominację. Stąd Republikanie byli w kropce, popierać, nie popierać takiego kandydata. Dzisiaj mają kaca na pewno z tego powodu i nie wiedzą, jak się zachować. Obie partie muszą przedefiniować się, kim są. To jest bardzo ciekawy okres w nich, bo czy demokraci mają być bardziej lewicową partią, czy nie? Pytanie, czy muszą sobie zadać wyrazistą ideą, no, prawda? No, a nie taką środkową, która dla każdego coś miłego ma, z tym, że, bo ten kandydat przegrał. Z tym, że tutaj te etykietki też mogą mylić, dlatego że jak się przyjrzymy programowi Sandersa, to on był bardziej programem europejskiego europejskiej socjaldemokracji niż socjalisty. Oczywiście, na amerykański użyczek on oczywiście był socjalistą. No tutaj postulat na przykład bezpłatnych studiów na uczelniach publicznych. To demokraci zresztą wpisali w platformę wyborczą, oczywiście nie wiążącą nikogo. Nie, właściwie w Europie jest czymś zupełnie oczywistym i nie jest uznane za postulat w ogóle socjalistyczny, prawda? Jest to jeden z elementów europejskiej rzeczywistości. Panowie, profesor Wojciech Bogdan Szklarski, dr Tomasz Deptuła w studio. Za chwilę wrócimy do komentarzy. Spływają wyniki ze Stanów Zjednoczonych, no i tak jak to przed chwileczką mówili nasi goście, raczej już szans na to, żeby trend się odwrócił. Nie. Już za chwilę, tuż po informacjach, przeniesiemy się do Chicago, zastanowimy się, jak głosowała i czy w ogóle amerykańska Polonia. Warto zostać z nami. Zbliża się 6:30. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński, reprezentujący Republikanów Donald Trump, coraz bliżej Białego Domu. Amerykańskie media przewidują, że dysponuje on już 238 głosami elektorskimi. Jak podaje BBC News, Donald Trump ma 244 głosy elektorskie, Hillary Clinton 215 głosów. Media prognozują, że kandydatka demokratów przegrała wyborczą batalię w kilku kluczowych stanach, m.in. na Florydzie, w Ohio i Karolinie Północnej. Zwycięstwa w Kalifornii oraz w kilku stanach wahających się nie dały prowadzenia Clinton. Na doniesienia ze Stanów Zjednoczonych nerwowo reagują rynki. Indeks giełdy w Tokio spadł o ponad 5%. Osłabiły się też notowania dolara do euro i jena. O ponad 11% spadł kurs meksykańskiego peso. Rosyjscy komentatorzy nie podejmują się stawiania prognoz co do stosunków Waszyngtonu z Moskwą po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Określają Donalda Trumpa jako lidera zawiedzionych Amerykanów. Historyk i politolog Aleksandr Pietrow jest zdania, że reset w stosunkach rosyjsko-amerykańskich nie zależy od zwycięstwa któregokolwiek z kandydatów, ale od ogólnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. W jego ocenie, gdyby w Białym Domu zasiadła Hillary Clinton, to Moskwa mogłaby liczyć na zmiękczenie amerykańskiej polityki wobec Rosji. Jednak w przypadku zwycięstwa Trumpa Pietrow nie stawia żadnych ocen. Deputowany Dumy Państwowej Witalij Milonow podkreśla, że jeszcze nigdy w historii Rosji Moskwa nie śledziła z taką uwagą przebiegu amerykańskich wyborów. Dodaje przy tym, że więcej pragmatyzmu w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Rosją należy oczekiwać od Donalda Trumpa, który co prawda nie jest zawodowym politykiem, ale za to odnoszącym sukcesy biznesmenem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych wybierany jest w skomplikowanym dwustopniowym systemie. Formalnie prezydenta wybierają elektorzy. Liczba elektorów w stanie zależy od liczby jego ludności, ponieważ w jednomandatowej ordynacji w USA liczbę okręgów wyborczych w stanie ustala się według wielkości jego populacji. Obowiązuje zasada zwycięzca bierze wszystko, według której rozdzielane są głosy elektorskie niezależnie od skali jego wygranej w danym stanie.
Nie. Małe stany przy nieznacznych różnicach są bardzo ważne, mówił na antenie Polskiego Radia 24 Artur Wróblewski, amerykanista z uczelni Łazarskiego. Dzięki tej ordynacji i temu kolegium elektorów, który dwa czy trzy razy, ostatni raz w 2005 roku, chcieli Amerykanie znieść poprawkom, żeby zlikwidować je, dzięki kolegium elektorskiemu stany małe również znaczą i są ważne w amerykańskiej polityce. Przypomnijmy, by zostać prezydentem USA, kandydat musi zdobyć 270 głosów elektorskich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 6 zgodnie z zapowiedzią. Ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Chicago. Jest tam Jan Pachlowski i czas na pytania dotyczące Polonii amerykańskiej. Czy wiemy, jak głosowała, no i jakie ma oczekiwania względem nowego lokatora Białego Domu? Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli słuchać ulicy, jeżeli słuchać takich nie do końca oficjalnych rankingów, im się przyjrzeć bliżej, to Polonia zdecydowanie teraz bardzo się cieszy, bo Donald Trump jest rzeczywiście na ostatniej prostej, aby zostać 45. prezydentem w Białym Domu. Jeżeli chodzi właśnie, wracając do Polonusów w Chicago, to największe skupisko amerykańskiej Polonii w Stanach Zjednoczonych, to największa organizacja polonijna, czyli Kongres Polonii Amerykańskiej, dokładnie jej prezes mówił, my zachowujemy apolityczność, my nie poprzemy żadnego z kandydatów, my będziemy się starali współpracować z nim najlepiej, jak to jest możliwe już po wyborach, bez względu na to, kto to będzie. Natomiast Polonusi wypowiadali się, że zdecydowanie bardziej są za Trumpem, ale mówię, nieprowadzone były dane, tak mówiła w Chicago ulica, tak pokazywały różne rankingi. Dzisiaj w jednym właśnie z polonijnych, tutaj w jednej z polonijnych rozgłośni radiowych w Chicago, w stacji Polski FM, zrobiono taki konkurs SMS-owy, gdzie przyszło 10 tysięcy SMS-ów. Czy to jest w jakiś sposób wymierne? Trudno mi powiedzieć, ale proszę sobie wyobrazić, że blisko 78% słuchaczy, czyli z tych 10 tysięcy SMS-ów nadesłanych, opowiedziało się za Donaldem Trumpem. Czy Polonia jest aktywna? Czy Polacy, którzy posiadają amerykańskie obywatelstwo, głosują rzeczywiście w wyborach tak, jak na przykład licznie głosują w polskich wyborach tutaj, które również są organizowane w Stanach Zjednoczonych? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Romana Walczaka. Roman Walczak jako sędzia elekcyjny, czyli po polsku mówiący członek Komisji Wyborczej, pracuje zarówno przy polskich wyborach organizowanych w Chicago, zarówno do Sejmu, jak i Senatu, jak i właśnie posiadając obywatelstwo amerykańskie, pracuje również jako sędzia elekcyjny przy wyborach amerykańskich i między innymi właśnie wczoraj pracował w komisji, która zlokalizowana została w parafii świętej Konstancji, gdzie właśnie obsługiwał między innymi polskojęzyczne osoby, które brały udział w amerykańskich wyborach. Posłuchajmy opinii Romana Walczaka na ten temat. Niestety zauważyłem, że nawet jeżeli Polonia tu mieszka już od 20 lat, to chętniej bierze udział w wyborach polskich do Sejmu, Senatu czy na prezydenta niż w wyborach amerykańskich, chociaż nawet niektórzy Polonusów rzadko jeżdżą do kraju nad Wisłą. Co jest dosyć ciekawe, bo tutaj po prostu żyją, tutaj wysyłam dzieci do szkoły i tutaj mają wpływ na swoje jakby życie, na przyszłość i na kolejne 4 lata w przyborach prezydenckich. Jest dosyć małe zainteresowanie i jako ciekawostkę powiem, że przy kościele świętej Konstancji są i wybory do Sejmu w Polsce i tutaj wybory prezydenckie. W tym samym pomieszczeniu jest jedna komisja polska i przyjmuje więcej wyborców ta jedna komisja niż w tym samym lokalu w czasie wyborów amerykańskich, gdzie są 4 komisje. Łącznie te 4 komisje mają mniej wyborców niż jedna polska komisja do wyborów polskich. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli do polskich po prostu przychodzi 3-4 tysiące, to tutaj do amerykańskich przychodzi powiedzmy 2,5 tysiąca na 4 komisje, a Polaków no, powiedzmy parę procent, może 10%, 15%. To była opinia Romana Walczaka, który, przypomnę Państwu, pracuje zarówno i przy polskich wyborach, na przykład do Sejmu i Senatu organizowanych w Chicago,
jak i pracuje również jako sędzia elekcyjny w przypadku amerykańskich wyborów. Właśnie taką funkcję pełnił wczoraj, gdy w Chicago wybierano 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak więc jeszcze raz podkreślam, jak wierzyć ulicy, jak wierzyć tym rozmowom w polskich sklepach czy na ulicy właśnie przedstawicielej Polonii, jak wierzyć tym rankingom prowadzonym przez tutaj media w Chicago, to Polonusi, jeżeli rzeczywiście potwierdzą się te wyniki i Donald Trump wygra, będą bardzo zadowoleni. O czym z Chicago mówił Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy za te relacje. Przypomnę, w studiu profesor Bogdan Szklarski, dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Deptuła, wieloletni korespondent polskich mediów w USA i Michał Strzałkowski z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia. Jan Pachlowski mówi, Polonia nie głosuje, nie jest tym zainteresowana. Dlaczego według panów tak się dzieje? Profesor Bogdan Szklarski. I dlaczego Polonia głosuje na Trumpa? Jeżeli już jest, głosuje to tak. To drugie ja sobie jestem w stanie wyobrazić, ale moje wyjaśnienie nie będzie specjalnie pochlebne dla Polonii, więc może jakoś oględnie to powiem, bo Polonia należy do tej silnej grupy wspierającej Trumpa białych, przestraszonych rasistów częściowo. To znaczy takich, którzy się troszkę boją mniejszości, w tym sensie używam słowa rasisty w cudzysłowie. Oczywiście nie wszyscy są te różne fale Polonii i tak dalej, ci nowi, solidarnościowa Polonia, to inaczej na wygląda, ale oni są rozrzuceni po kraju i nie stanowią takiej grupy. Ale to Chicago, ta stara Polonia, to Polonia pod naciskiem, jeżeli ktoś jeździ do Chicago, do Nowego Jorku i jeździ na tak zwany czy Greenpoint, czy Jackowo, czy gdzieś w Detroit, Hamtramck, to widzi, że te miejsca, które kiedyś były polskie, dzisiaj są przemieszane z latynoskimi przede wszystkim sklepami, biznesami i z jednej strony Polonusi się wynoszą gdzieś indziej, bo odnieśli sukces ekonomiczny, ale to jest skromna grupa, która, ale jest grupa, która po prostu musi się, czuje nacisk tych mniejszości. Tak jak właśnie wyborcy Trumpa i oni odzwierciedlają to przekonanie. Tak przynajmniej wynika z moich rozmów czy znajomości ludzi, którzy w Stanach mieszkają. Natomiast dlaczego w ogóle mało głosują? Słabo, bo słabo zorganizowani są. My przywozimy do Ameryki taką polską niechęć do polityki. Bardzo często nasi Polonusi siedzą w Ameryce, ale właściwie jedną nogą i połową głowy są w Polsce. I dlatego głosują, to znaczy, w wyborach polskich, o czym mówił Jan Pachlowski. Nieamerykańską, czytają polskie gazety, te silne społeczności. W pewnym sensie ta silna społeczność polska, jak państwo pojedziecie do Chicago i pójdziecie do supermarketu, to tak jakbyście polskiego, to tak jakbyście weszli do polskiego supermarketu. Tam są wszystkie polskie towary. I po prostu tam nie ma Ameryki. Tam jest Polska przeniesiona do Ameryki i w związku z czym oni nie są zintegrowani na tyle jak inne mniejszości z amerykańskim systemem politycznym i stąd nie biorą udziału w tym. No ale polska mniejszość, z tego też wynika to, że nie jest istotną jakąś grupą w debacie, to nie jest grupa, o której głosy się zabiega, która w jakikolwiek zwarty sposób jest w stanie za te swoje głosy coś tam uzyskać w polityce amerykańskiej. Co potrafią zrobić niektóre, czy coraz grupy, prawda? W coraz mniejszym stopniu czasy, kiedy Polonia wybierała swoich reprezentantów, swoich posłów do Izby Reprezentantów, czy swoich senatorów, właściwie bezpowrotnie mijają. W tej chwili właściwie z odejściem Barbary Mikulski z Senatu, która już nie będzie kandydować, no tracimy kolejne nazwisko. Ja się z panem profesorem zgodzę, że to jest grupa tych wyborców, którzy, może nie tyle rasistów, co politycznie niepoprawnych wyborców, którzy poparli Donalda Trumpa. Samo głosowanie na Trumpa mnie nie dziwi, dlatego że Polonia od czasów Ronalda Reagana zdecydowanie zaczęła skręcać w prawo. Czasy, kiedy... Ale to byliśmy, musi dziwić. Jako Polonia, elektorat, mówię byliśmy, bo 20 parę lat spędziłem w Stanach i trochę się utożsamiam z tą grupą. Byliśmy klientami Partii Demokratycznej, minęły bezpowrotnie. Natomiast tu w tym przypadku jeszcze Trump właśnie
troszeczkę pokrywa się z elektoratem, który w Stanach Zjednoczonych masowo poparł Prawo i Sprawiedliwość w wyborach. Masowo 80%. Masowe to jest 80% czy 70 parę procent w Nowym Jorku. I to jest mniej więcej podobny typ elektoratu. Wydaje mi się, jeżeli chodzi o Polonię, to jest troszeczkę grupa ludzi sfrustrowanych, zagrożonych. Że po Polakach w te miejsca, w te dzielnice przeprowadzają się Latynosi, za wyjątkiem Greenpointu, gdzie, tak, gdzie jest gentryfikacja, gdzie jest gentryfikacja i że nie wyszli Japis, ale z kolei rozbijając zwartą polską dzielnicę, to też jest rozwindując trochę ceny też w okolicy, na pewno. Ale to też jest rodzaj zagrożenia, więc to sprawia, że Polacy czują się jakoś zagrożeni. Trump wykonał parę gestów w stosunku do Polonii. Spotkał się z przedstawicielami. Spotkał się, obiecał Polakom Niderlandy, czyli zniesienie wiz, ponieważ wpływ prezydenta na zniesienie wiz jest bliski lub równy zeru. Zresztą to samo robili poprzedni prezydenci, zarówno Barack Obama, jak i George Bush jeszcze wcześniej. Zresztą za czasów George'a Busha uchwalono uchwałę o zniesieniu wiz dla Polaków, tylko Polacy się w tym nie zmieścili. To też warto pamiętać o tym. Skorzystali na tej ustawie wszyscy oprócz nas, czyli Czesi, Węgrzy, kraje bałtyckie i Słowacja w koalicji. I to była chyba ostatnia rzecz, jaką... Do 3% wtedy. Tak, na kilka lat. To była ostatnia chyba rzecz, jaką polskiemu lobby się udało zrobić. Paradoksem jest to, że myśmy na tym nie skorzystali. Ale od tego czasu generalnie, jeżeli chodzi o życie polityczne, i nasz wpływ polityczny na życie Stanów Zjednoczonych polityczne jest znikomy. A czy jest możliwe, że przy prezydenturze Trumpa to się jakoś zmieni, że ten wpływ Polonii... Nie, bo to zależy od samej Polonii, prawda? To musi być zorganizowana grupa, która jest ważna dla prezydenta czy dla jego polityki, a nasza grupa polonijna nie jest istotną grupą, nie jest wartą, silną grupą, która by mogła coś prezydenta wesprzeć. Natomiast z tym Reaganem oczywiście, że tak było, że ten antykomunizm Reagana był decydujący. No i popatrzmy, co się dzieje. Trump powszechnie w oczach komentatorów jest niepewnym ogniwem, jeżeli chodzi o sojusze. Czyli jest marionetką Putina, tak się mówi, prawda, że Putinowi będzie łatwiej rozgrywać Trumpa. Czyli Polska jest bardziej się zagrożona szczytu na to Warszawie, poprzez prawda? Wybory, wybór Trumpa. I ta Polonia głosuje na Trumpa, chociaż ona głową siedzi w Polsce, to głosuje na Trumpa, który dla Polski jest bardziej niebezpieczny niż Hillary Clinton. Myślę, że tu nostalgia zwyciężyła z instynktem politycznym. Tak, to też jest, i to jest właśnie, to jest ta grupa. No. Trzy kropki w naszej rozmowie musimy postawić. Kwadrans dzieli nas od godziny 7:00. Za chwilę wracamy. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński, kandydat republikanów na prezydenta USA Donald Trump, wygrał wybory na Florydzie, kluczowym, największym stanie wahadłowym. Po serii zwycięstw w Stanach Środkowego Zachodu i na Florydzie republikański kandydat ma 244 głosy elektorskie. Jego demokratyczna rywalka Hillary Clinton 215, podaje BBC News. Do zwycięstwa w wyborach potrzebnych jest 270 głosów. Rosyjscy komentatorzy nie podejmują się stawiania prognoz co do przyszłych stosunków Waszyngtonu z Moskwą po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Określają Donalda Trumpa jako lidera zawiedzionych Amerykanów. Let's be stronger together, my fellow Americans. And we will make America great again. God bless you. And...